Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie, Red Typhoon, tura szósta. Jak w tym momencie wygląda sytuacja na mapie? Strategiczna, taktyczna. Niemcy posiadają, kontrolują cały czas Wielkie Jeluki, Nelidowo, Rżew, Syczewkę, Wiaźmię, Mtęsk i Gzańsk, co daje im łącznie 12 punktów zwycięstwa. Sowieci kontrolują Spas Demiańsk za 2 punkty, do tego mają 5 punktów zwycięstwa za straty zadane Niemcom, czyli mają tak, raz, dwa, trzy, cztery, tak, 5 stosików wyeliminowanych jednostek, każdy stosik po 5 jednostek, więc mają z tego 5 punktów, co im daje łącznie 7 punktów, minus 2 punkty zwycięstwa za pierwszą armię uderzeniową, której jeszcze nie wycofali, ale którą wycofają w tej turze. Także w tym momencie Sowietom, żeby wyrównać wynik, brakuje 7 punktów zwycięstwa, ale przy remisie wygrywają Niemcy, więc Sowieci mają jeszcze 4 tury na to, aby zdobyć 8 punktów zwycięstwa. W różnoraki sposób, tak jak mówiłem wcześniej, albo wyeliminują kolejnych kilka jednostek niemieckich, za każde 5 wyeliminowanych dostają 1 punkt zwycięstwa, albo będą zajmowali miejscowości albo będą zajmowali miejscowości z czerwonymi punktami zwycięstwa, które z to miejscowości punktują właśnie dla Sowietów, albo będą zajmować miejscowości, które mają szare punkty zwycięstwa, które punktują dla Niemców, i to będzie powodowało, że tak, Sowieci nie będą punktować, ale nie będą też punktować Niemcy. Daje to ten sam skutek, że po prostu różnica punktowa zmniejsza się na korzyść Rosjan. I tak jak mówiłem, Sowieci muszą mieć więcej punktów zwycięstwa niż Niemcy. W przypadku remisu wygrywają Niemcy. Tura szósta. Sowieci mają 6 punktów aktywacyjnych. Nie zostało im zaoszczędzone nic z poprzedniej tury, więc mają 6. Niemiaszki mają 5 punktów aktywacyjnych plus 2 zaoszczędzone, więc no, Niemcy będą mogli coś tutaj ciekawszego porobić. Sowieci na pewno będą aktywować prawe i lewe skrzydło frontu Wołchowskiego, ponieważ no tutaj mają sporo do robienia, sporo rzeczy do zrobienia. Na pewno będą aktywowali Fort Briański, ponieważ tu muszą zająć Orzeł. Przepraszam, Mtęsk. Orzeł już jest zajęty. I będą cisnęli tu bardzo szybko na Briańsk, ponieważ Briańsk mają za 3 punkty zwycięstwa. No i mają dosyć spore szanse na to, żeby tą miejscowość zająć. Bardzo dużo punktowania jest w tym rejonie, w rejonie Smoleńska. 2 heksy Smoleńska są aż za 8 punktów. 1 za 4, 2 za 4. Jarcewo za 4. No i Rżew. Rżew, który jest kluczem w tym momencie dobrego punktowania dla Niemiec, ponieważ Rżew jest za 3 punkty zwycięstwa, więc jeszcze wszystko może się wydarzyć. Więc tak, stała konwencja nagrywania. Ten odcinek prawdopodobnie spróbuję nagrać w ten sposób, że nie będę robił żadnych ruchów tutaj kamerką, tylko wszystko będzie nagrane w tym rzucie. Jeśli ktoś to ogląda i będzie się chciał podzielić ze mną spostrzeżeniami, to prosiłbym taką uwagę, czy zostawiamy tą konwencję, czy jednak chcecie takie zbliżenia bardziej na mapę, bardziej przybliżenia na żetony. Jeżeli tak, to dajcie cynk. Ja jeszcze mówię, bo wiadomo, jest mi troszeczkę łatwiej nagrywać w ten sposób, że nie ruszam kamerką, tylko jest cały czas na jednej pozycji. I ten sposób nagrywania na pewno będzie uskuteczniany w grach, gdzie będę na żywo przesuwał żetony, bo będą też takie gry, gdzie będzie rozgrywana walka w marszu, że nie będziemy mogli robić coś takiego, że najpierw wszystko ruszę, potem omówię, gdzie się ruszyło i będziemy rozpatrywali ataki. I wtedy na pewno będzie. Natomiast tutaj no, jest szansa na to, że teraz wszystko ruszę, później przybliżonko gdzieś w jakieś sektory, w jakieś rejony. Natomiast wiem, że jest ciężko oglądać takie filmiki na telefonie. Ja sporo na telefonie oglądam filmików szkoleniowych, instruktażowych, właśnie z gier planszowych, i wiem, że z własnego doświadczenia, że czasami ciężko jest zobaczyć. Ciężko się to ogląda. Po prostu coś tam zobaczymy, ale po chwili oczy się męczą i jest tego typu dyskomfort, i właśnie wolę wtedy, jak są zbliżenia. Natomiast jeśli oglądacie to na komputerach, na monitorach, które mają no, dużo cali, no to wtedy bardzo fajnie się to ogląda właśnie w takim oddaleniu, bo mamy pogląd na całą tutaj sytuację bezpośrednio. Czekam na jakiś feedback od Was. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle tutaj trafi i to zobaczy.
Dobra, aktywacja niemiecka, tak, sowiecka, przepraszam, tak jak mówiłem, 6 aktywacji. Aktywowane będą dwa skrzydła frontu Wołchowskiego, Briański i prawdopodobnie północny, ale tu się jeszcze muszę chwilę zastanowić. I włączymy się później już na bitwy, na rozstrzygnięcie bitew. Ok, aktywowane do ruchu zostały front północny, front Wołchowski, prawe lewe skrzydło oraz front Briański. I do ataku zobligowane zostały front Wołchowski, prawe i lewe skrzydło. I aktywacji więcej nie mam. Także tak wygląda sytuacja. I front północny, no, tu został oddział z tego względu, że troszeczkę mi go szkoda, żeby go tutaj trzymać. W sumie jeszcze zrobimy sobie w ten sposób. Wejdźmy w zwarcie z tym oddziałem, z 218 Dywizją Niemiecką. Kolm jest zdobyty. Myślę, że nie będzie tutaj możliwości, żeby ta dywizja jakoś obeszła w ten czy w ten sposób, ponieważ jeżeli to będzie próbowała zrobić, otworzy mi drogę tutaj na wielkie luki. Więc no raczej to się nie wydarzy. Natomiast tutaj Sowieci weszli już w styczność z tymi rezerwowymi dywizjami, które są tutaj okopane w lesie, na przedpolach Torpecu i na drodze właśnie tutaj do Weliżna, do Beli. Natomiast nie mam już żetonów aktywacyjnych, żeby aktywować ten front do ataku, więc on na chwilę obecną troszeczkę się ruszył, zmienił tutaj pozycję. No i jak będzie możliwość w przyszłych turach być może wykonania ataku, to tak się właśnie stanie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery bitwy. Zastanawiałem się jeszcze, czy nie zrobić kontrataku właśnie tutaj pod Spas Dymiańskim, natomiast problem jest tego typu, że gdybym tutaj dostał rezultat, że atakujący musi się wycofać, ten korpus zostałby zniszczony, bo nie może się wycofać, jest wszędzie w strefie kontroli przeciwnika i byłby to bolesny cios dla Sowietów, ponieważ jest to jednostka, która no, na razie, na chwilę obecną dosyć skutecznie trzyma tutaj tą pozycję i powoduje, że no, Sowieci mają jeszcze o co walczyć. Na razie są minus 5, ponieważ tutaj zajęły wojska sowieckie Mińsk, więc Niemcy stracili 2 punkty zwycięstwa. Więc w tym momencie Sowieci są na minus 5, a tak właściwie, tak jak mówiłem wcześniej, na minus 6, bo w przypadku remisu wygrywają Niemcy. Ok, pierwsza bitwa. Tutaj 6 korpusów sowieckich atakuje dwie dywizje niemieckie. Teren czysty, przez rzekę wszystkie atakują, więc minus 1. 3 do 1 na minus 1 do rzutu kością. To jest 0. I 0 na 3 do 1. AR. Atakujący musi się wycofać. I to jest bardzo zła wiadomość dla Sowietów. Sowieci dostali tutaj ostry wpiernicz. I muszą się wycofać. O, w ten sposób. I tak to sobie ściągamy. Atak na 4 do 1 z modyfikatorem minus 1, ponieważ obrona w lesie, natomiast pierwsza uderzeniowa przeszła rzekę, więc część oddziałów atakuje przez rzekę, część nie, czyli modyfikator za rzekę się nie wlicza. 4 do 1 z modyfikatorem minus 1 zaraz. 4. 4 do 1, 4. Obrońca musi się wycofać o 2 heksy. I wycofamy sobie ich tutaj. I możemy zrobić Advance After Combat. I sobie jak najbardziej zrobimy w ten sposób. Czyli tutaj Sowieci robią wyłom. Ta jednostka w tym momencie, te dwie dywizje niemieckie są unieruchomione, nie będą mogły się ruszyć w swojej turze, ponieważ nie mogą wykonać ruchu we wrogiej strefie kontroli. Mogą z wrogiej strefy kontroli wyjść i w następnej wejść w inną, ale tutaj w tym momencie są unieruchomione te dwie dywizje pancerne i ewentualnie będą musiały sobie próbować wybić przejście na 1 do 1 z modyfikatorem minus 1. Może być ciężko. Może być ciężko, tym bardziej, że są w izolacji. To może być dla niemiaszków tutaj kłopot. No nic, Sowieci sobie tu wybijają przejście. Ciężko, bo ciężko. No, na szczęście dla Niemców tutaj te 6 korpusów jest w tym momencie odrzuconych i będzie można tutaj próbować jakoś coś zadziałać. Tym bardziej, że Sowieci tą armię w tej turze wycofają, bo już nie mogą sobie pozwolić na taką utratę
punktów zwycięstwa. Kolejny atak, atak na 3 do 1. Atakowane są 263 i 268 dywizja piechoty z 4 armii. Atak przez rzekę, czyli 3 do 1 z modyfikatorem minus 1 do kości za atak przez rzekę. 3 do 1 minus 1, czyli 1. Kontakt. Kontakt, czyli nic się nie dzieje. Postrzelali się chłopaki, ale bez większych szkód dla jednych i drugich. Więc tutaj niemiaszki utrzymują pozycję. I na końcu tutaj atak na 4 do 1. Sprawdzimy sobie jeszcze, ale raz. Tak, bez problemu, są w zaopatrzeniu. Więc atak na 4 do 1 bez dodatkowych modyfikatorów, czyli czyste co na kości. 6 przy 4 do 1 Defender Eliminate. Niestety ta dywizja została zniszczona. Idzie to tutaj na Dead Pile. Kolejny stosik. I zrobimy sobie Advance After Combat oczywiście jak najbardziej w ten... ten sposób. I koniec starć. Koniec tutaj walk. No Sowieci powoli, powoli spychają tutaj na tym odcinku. Tutaj troszeczkę lepsze powodzenie, no ale tu idzie pierwsza uderzeniowa, więc ona robi dosyć dużą robotę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Sowietów, o ich combat phase. Teraz wycofujemy pierwszą uderzeniową, ja sobie to zaznaczę, że została wycofana w szóstej turze. I co mamy dalej? Spadochroniarzy już nie mamy, ale mamy partyzantów. Ostatni oddział partyzantów wchodzi w tej turze w rejonie numer 1. Rejon numer 1 jest tutaj. I to jest bardzo dobra wiadomość dla Sowietów, ponieważ ten oddział partyzancki może zająć Demidów. I zapewne to zrobi w przyszłej turze, ponieważ są to 3 punkty zwycięstwa. Pędzi tutaj 208 dywizja rezerwowa, ale ona tu nie zdąży to przyblokować i będzie musiała ewentualnie próbować odbić to miasteczko, co będzie trudne, bo będzie to walka na 1 do 1 z modyfikatorem. Bez modyfikatora, bo partyzanci będą bez zaopatrzenia. Więc no, zobaczymy. Może być ciężko, ale może też nie być aż to tak trudne, jakby się mogło wydawać. Także dla Sowietów dobra wiadomość. Partyzanci pojawili się na wschód, na północny wschód od Demidowa. I daje to Sowietom szansę na łatwe 3 punkty. Tyle, że trzeba będzie żeton aktywacyjny poświęcić na to, żeby aktywować partyzantkę. Co nie znaczy, że to jest takie złe, bo tu mam jeszcze 2 oddziały, które też będziemy mogli ruszyć i coś z nimi porobić. I recovery phase, czyli odwracamy z powrotem te jednostki. One wracają do żywych, aczkolwiek odepchnięte troszeczkę od przeciwnika. Od wojsk niemieckich i Niemcy też będą mogli coś tutaj pomyśleć. Ok, faza niemiecka, czyli Niemcy dostają 5 punktów aktywacyjnych plus 2 punkty aktywacyjne, które zaoszczędzili z poprzedniej tury, więc mają 7 punktów aktywacyjnych. Mogą tutaj coś porobić ciekawego teraz. I tak jak mówiłem wcześniej, analiza, aktywacja do ruchu i ewentualna aktywacja do walki, rozstrzygnięcie walk i później podsumowanie całej tury. Ok, tak wygląda sytuacja po aktywacjach niemieckich. Aktywowana do ruchu została armia rezerwowa, 9 armia, 4 i 2 armia pancerna. Aktywacji nie uzyskała 4 armia, która trzyma tutaj linię i... no i chciałem zaoszczędzić jeden punkt aktywacyjny na przyszłą turę, żeby ewentualnie jeszcze reagować, ponieważ do ataku została aktywowana armia rezerwowa, 9 armia oraz 4 armia pancerna, dodatkowo elementy drugiej armii pancernej, która była aktywowana do ruchu, elementy pancerne i zmechanizowane mogą dokonywać ataków, więc będzie tutaj bitwa o Spas Demiańsk, jedna z na pewno zdecydujących bitew w tej rozgrywce. Pierwszy atak, 123 dywizja piechoty rezerwowa walczy, tutaj wyizolowana, odcięta. Natomiast pamiętajcie, jest ważna zasada w instrukcji, że brak zaopatrzenia nie wpływa na jednostki w ataku. Czyli jednostka zużywa wszystkie ostatnie swoje rezerwy, aby z tego okrążenia się wyrwać.
W związku z tym tak to jest tutaj rozwiązane, że nie cierpi modyfikatora minus 1, cierpi się tylko w obronie. Sowieci są zaopatrzeni, są na otwartym terenie złapani na 2 do 1, no i Niemcy próbują się tutaj z tego wyrwać. 2 do 1, 6 przy 2 do 1, DR2, czyli Sowieci muszą się wycofać o 2 heksy. I zrobimy w ten sposób. I Sowieci mają disrupt, co oznacza, że nie będą mogli być aktywowani w fazie, w swojej fazie ruchu. Ja mogę zrobić Advance After Combat i w sumie to zrobię. Co prawda wystawiam się na otwarty teren, ale nie sądzę, żeby ktoś tutaj mnie kąsał teraz w tym momencie, a będzie mi po prostu łatwiej dojść tutaj do swoich. Może jeszcze 123 Dywizja Piechoty się uratuje. Zobaczymy. Co dalej? Bitwa na 3 do 1 z modyfikatorem jakimś... Tak, z modyfikatorem plus 1 do rzutu kością, ponieważ jednostka jest wyizolowana. Nie może wytrasować zaopatrzenia. Co więcej, w tym momencie ta dywizja blokuje całą tą linię zaopatrzeniową i Sowieci tutaj są odcięci. Good for Germany, jak to mawiają Francuzi. Dobra, 3 do 1 plus 1 do wysokością, czyli 2. DR1. Obrońca musi się wycofać o 1, a jako, że nie może tego zrobić, jest eliminowany. Jako, że jest eliminowany, jest to piąta jednostka sowiecka, która jest wyeliminowana, to powoduje, że Niemcy zdobywają punkt zwycięstwa i to powoduje, że Sowieci są na minus 6 w tym momencie. Tylko mi się uda to ustawić, to sobie ustawię, żeby widzieć na bieżąco, jaka jest sytuacja, i zrobimy sobie Advance After Combat i zrobimy sobie go, nie zrobimy sobie, bo nie musimy. Nie ma tutaj sensu robić Advance After Combat, bardziej będę próbował tutaj zalepić tą dziurę, ewentualnie wesprzeć gdzieś tutaj jeszcze 9. Armię, chociaż ona trzyma linię, a to dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, że front kaliniński zwarł się po w takim stalowym uścisku z 9. Armią i po prostu wszędzie, gdzie brakowało żetonów aktywacyjnych, to się właśnie nie aktywowało tych dwóch frontów. Jakoś tutaj człowiek szył. 4 do 1, następny atak, bardzo ważny. 4 do 1, jednostka w zaopatrzeniu. Próbujemy uwolnić te dwie dywizje pancerne z tego, żeby nie uległy później w jeszcze większej izolacji i anihilacji od strony Sowietów. 4 do 1 z modyfikatorem, nie, bez modyfikatorów. Nie, z modyfikatorem minus 1, ponieważ raz, dwa, trzy, cztery, jednostka jest w zaopatrzeniu sowiecka. Własne jednostki, jednostki sowieckie negują strefy kontroli, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, więc jest w zaopatrzeniu. Minus 1, bo broni się w lesie, więc 4 do 1, minus 1 do kości. 3 na 4 do 1, DR2 nie może się wycofać i jest eliminowana. Kolejna jednostka. I my sobie zrobimy Advance After Combat, odtworzymy sobie tutaj linię obrony jak najbardziej. Wzdłuż rzeki, w lesie, teraz będzie Sowietom tutaj jeszcze trudniej się przebić. No i ostatnia, najważniejsza bitwa, bitwa o Spas-Demiańsk. Sowiecki korpus, trzeba przyznać, bardzo, bardzo dzielny, kawaleryjski, broni się, jest 3 do 1, minus 1 do kości, ponieważ obrona w mieście, tak, dobrze mówię? City, tak, minus 1, jest zaopatrzona, ponieważ idzie zaopatrzenie tutaj tą linią kolejową i tutaj jest przewożona ciężarówkami, dowożone do miasta, więc 3 do 1, minus 1 do kości i zobaczymy, 1. 3 do 1, 1 kontakt. Niestety dla Niemiaszków, niestety nie udało się odbić miasta i może być teraz kłopot z tym, co będzie dalej. Ok, mamy koniec aktywacji do ruchu, koniec aktywacji do walki. Recovery phase, czyli te dwie pancerne się odtwarzają. Pancerniacy wyszli z szoku, odpoczęli. I mogą brać dalej udział w walce. I tak się kończy tura szósta. Jeszcze raz mam wielką prośbę. Dajcie znać, czy odpowiada Wam taka konwencja nagrywania wszystko w jednym ujęciu, czy jednak robić zbliżenia. Zbliżenia żetonów oczywiście, żeby nie było. Sytuacja jest dla Sowietów coraz trudniejsza. Zostają im 3 tury na zdobycie 7 punktów zwycięstwa. Jest to sytuacja trudna, ale nie niemożliwa. Ponieważ partyzanci
ponieważ Briańsk to już jest 3-6 punktów, zostają 2. Nie jest to niemożliwe do osiągnięcia, natomiast Niemiaszków pojawia się pierwszy promyk nadziei na to, że uda się utrzymać pozycję i ten kontratak sowiecki, który rozgrywa się w styczniu-lutym 1942 roku, się nie powiedzie. Za tą turę dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, na razie.